Zamysłem przyświecającym przedsięwzięciu Biblioteka Nie Wyklucza było umożliwienie twórczej i wspierającej przestrzeni do uczestnictwa w życiu kulturalnym osobom ze specjalnymi potrzebami, również z niepełnosprawnościami. Powstał taki zamysł, żeby stworzyć cykl warsztatów arteterapeutycznych i właściwie wokół tego cały projekt oscylował. Oprócz tego jeszcze udało się kupić sporo książek z dużą czcionką, ponieważ takie jest zapotrzebowanie no głównie seniorów, ale też osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Udało się kupić dużo książek z dużą czcionką, także bardzo się cieszę. No i oczywiście mnóstwo warsztatów. Dzięki temu czytelnicy i inni użytkownicy spędzili bardzo kreatywnie czas. Udało się stworzyć przepiękne dzieła, będą to na pewno wspaniałe pamiątki. Póki co prezentujemy je na wystawie w bibliotece. Mural z motywem książek, który powstał na budynku, zachęca do odwiedzania biblioteki, do której można już trafić bez problemu. Z kolei malunek na dziedzińcu placówki to efekt warsztatów graffiti, w których uczestniczyła młodzież, a także osoby z niepełnosprawnością. Bardzo jest nam miło, że wszystkim się jakby tutaj podobała nasza praca, którą wykonaliśmy, oraz to, że jest taki ciepły odbiór. Bardzo ciekawe były realizacje czy naczyń glinianych, czy innych prac robionych z wylewania farby, które przeprowadzali tutaj inni instruktorzy na warsztatach, więc myślę, że jest bardzo świetna wystawa, którą mogę Państwu polecić, żeby przyjść do biblioteki i zobaczyć to na własne oczy. Na wystawie podsumowującej realizację projektu można było podziwiać prace, które powstały podczas warsztatów arteterapeutycznych. Zostały one wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie, mieszkańców Domu Seniora w Wieluniu, młodzieży z Międzyszkolnej Bursy, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz uchodźców wojennych z Ukrainy. Najmłodsi uczniowie, którzy tutaj dzisiaj byli, brali udział w warsztatach ceramicznych. Najstarsi brali udział w tworzeniu graffiti, gdzie mogli robić to wspólnie z kolegami z domów środowiskowych, z warsztatów terapii w Olewinie. A dzieci takie najmłodsze, z którymi współpracuje już pani Szpikowska też od lat, brały udział w zajęciach z puringu. Jedną też z osób, która prowadziła te warsztaty, jest pani Izabela Żak, nauczycielka naszej szkoły, która na co dzień prowadzi takie zajęcia, a teraz mogła się jeszcze swoimi umiejętnościami, wiedzą podzielić z innymi uczestnikami innych i warsztatów, i szkół. Jesteśmy z Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej z Konopnicy. Podziwiałyśmy pracę, śledziłyśmy na bieżąco Facebooka informacje z warsztatów, jakie biblioteka zamieszczała. Byłyśmy pod wrażeniem. Tu obejrzałyśmy pracę, no co, no wszystkie nam się podobają. I ceramika, i makrama, i malarstwo. No nic dodać, nic ująć. Pomysł świetny. Jestem pod wrażeniem tego, że jednak panie tutaj stworzyły taką wspólnotę, można powiedzieć, że okazuje się, że bariery tak naprawdę nie istnieją. Niezależnie od tego, czy jest się w pełni sprawnym, ale że można wspólnie zrobić wielką rzecz. Na realizację projektu Biblioteka Powiatowa pozyskała grant w wysokości ponad 97 tysięcy złotych z ogólnopolskiego programu Kultura bez barier.